To jest nowy cyc X1 Pro generacji trzeciej. Tak, to jest ulepszona wersja dwójki. No, to będzie niesamowity projekt. Nie mogę się doczekać. Szczególnie, że widziałem, że chłopaki na południu Polski już dobrze się bawią na tych sprzętach i ja też chcę tego spróbować. I właśnie dlatego, moi drodzy, to będzie wielki, wielki projekt dla mnie, naprawdę. Dlatego, że będzie to projekt kolejnej Kony Stinky z 2004 roku. Tak, takiej samej jak ta, która stoi za mną. I na ostatnim filmie, w którym pokazywałem, jak ta Kona za mną zostanie ulepszona, upgrade'owana, ludzie mówili, Taba, wrzucaj w nią tego cyca. Więc, nie będziemy w nią wrzucać tego cyca, tylko zbudujemy zupełnie nową Konę właśnie z tym cycem. Nad tym nowym projektem, no, siedzę już trochę czasu. Bardzo długo kłębił mi się po głowie, jak powinienem go zrobić i zdecydowałem, że muszę go stworzyć. Muszę odwzorować to, co widzę w głowie. Siedziałem przy komputerze, rysując, wymyślając, jak to powinno wyglądać i w pierwszym koncepcie, no, myślałem o czymś takim jak zwykle, czyli skrzyneczka po środku, jakoś ładnie zintegrowana, silnik właśnie od spodu i tyle. Ale po tych doświadczeniach z moim BMC, gdzie bateria jest przymocowana na dole ramy, no wiedziałem, że chcę, żeby środek ciężkości jednak był na samym dole. I dodatkowo zdecydowałem, że musi być wymienna bateria. No musi. Wtedy też zainspirowałem się projektami Nikolai z roku 2012. Ich koncept elektryka bardzo mi się spodobał. Był troszeczkę toporny, ale no, pomysł był super. Były takie sanki, w te sanki była wkładana bateria. Wyglądało to naprawdę tak mocarnie, jak czołg. Ten odcinek nie jest sponsorowany, dlatego zobaczcie tą krótką autopromocję. Zapraszam Was na Craft CV, czyli kreator fajnych cefałek. To jest nasz wspólny projekt, mój i Magdaleny. Korzystanie z Craft CV jest bezpłatne, ale jeśli na przykład chcecie skorzystać z jakiejś funkcji premium, a nie macie pieniędzy, no tak czasami w życiu też bywa, to po prostu napiszcie na support, napiszcie siema Taba i wtedy ja Wam dam jakiś pakiet za darmo. Powiedzcie też o nas znajomym, rodzinie, bardzo nam pomożecie. My niestety nie damy rady się przeganiać z wielkimi korporacjami na płatne reklamy, także potrzebujemy Waszej pomocy. Nowy rok, nowe możliwości, zapraszamy na Craft CV. No ale dobra, opowiadamy dalej o projekcie, więc będzie tam właśnie ten cyc, będzie dopinana bateria, wręcz planuję zrobić dwie baterie, mniejszą na krótsze dystansy, krótsze wyprawy, ale lżejszą i większą, cięższą, tak żeby można było, no, dłużej na niej pojeździć. Ale mniejsza o to, idziemy dalej. No i projekt już trwa, moi drodzy, dlatego że zdobyłem właśnie taką Konę Stinky z 2004 roku. Identyko jak moja, w tym samym rozmiarze. I już ją rozebrałem, oddałem do sodowania. I tutaj dzięki serdecznie firmie ProSoda naprawdę zrobili to pro. Można polecić. Ojej, jest w tym temacie tak dużo do powiedzenia, że ja już się gubię, nie? Co powiedzieć po kolei? No bo ważne jest tutaj, że ta rama będzie właśnie cięta i modelowana, spawana przez, no, niezłego fachurę. Jeszcze Wam nie zdradzę, kto to jest, ale właśnie, no, będę chciał z nim zrobić specjalny wywiad. Ale wstępnie powiem, że będziemy właśnie ciąć tą dolną rurę. Tam będą wspawane takie specjalne sanki pod pakiet, który też zaprojektujemy, też z fachowcem, takim, z którym już niejednokrotnie współpracowałem. Zmienimy trochę geometrię, wspawamy inną główkę w ramie, żeby włożyć bardziej współczesną amortyzację, dostosować kąt główki ramy. No, moi drodzy, kupa roboty. Zmienimy z tyłu haki na ośkę przelotową. Zrobimy, wydłużymy troszeczkę tą konę po to, żeby miała bardziej współczesne kształty, dlatego że chcę, żeby mogła konkurować ze współczesnymi rowerami elektrycznymi na stoku, na górach, na single trackach. No, chciałbym się trochę poganiać, żadnych zawodów, ale po prostu tak dla fanu. Myślę, że jak ta Kona będzie się pojawiać na stoku obok bardzo drogich zabawek fabrycznych, no to jednak będzie zwracać uwagę. Ludzie będą bardziej przykuwać na nią uwagę, dlatego że, no, będzie nietypowa. Właśnie będzie takim czołgiem pośród tych rowerów. I teraz tak, to nie jest bezpośrednio projekt elektryczna kuźnia, kolejna seria, chociaż trochę jest.
Jakby ta elektryczna kuźnia, przez to, że nałożyłem jej jakieś ramy, trochę popsuła mi myślenie o budowaniu, bo bardzo chciałem się mieścić w jakichś budżetach i to mi nie działa. Więc to jest trochę elektryczna kuźnia, bo wyjeżdża z mojej kuźni poniekąd, ale jednak jest to sprzęt, w którym nie ma praktycznie jakiegoś konkretnego budżetu. To też jest model popisowy, tu trzeba się popisać. I tutaj płynnie przejdziemy do tego, jak ten cyc trafił w moje ręce. A więc to, co Wam przed chwilą opowiedziałem, spisałem w formie maila, czyli napisałem, jaki mam pomysł, jaką wizję mam, że właśnie mam tą konę z hubem, chciałbym taką samą, tylko że z midem. I napisałem to w formie maila do Cyc Motors. I zapytałem ich, bo oni wtedy na stronie mieli takie bardzo długie czasy oczekiwania na ten ich produkt, bo to był preorder i tam było chyba w ogóle 8 tygodni. I pytałem, czy jakbym go zamówił, to czy mogą zrobić dla mnie jakiś wyjątek i wysłać go szybciej. Na co dostałem bardzo niespodziewaną odpowiedź, bo powiedzieli, że tak im się podoba ten pomysł na projekt, że chcą zasponsorować silnik. I kurczę, jak zobaczycie sobie na stronie, to ten silnik razem z przesyłką to jest 5600 zł. Więc pomyślałem, o wow, nie? Będę miał więcej pieniędzy na jakieś amortyzatory, hamulce i tak dalej. Więc ucieszyłem się, tylko oczywiście powiedziałem im, że no, sorry, ale nie ma to wpływu na recenzję, nie będę zatajał żadnych rzeczy, które zobaczę, że mi się nie podobają. Oni powiedzieli, że nie mają z tym żadnego problemu i że cieszą się, że mogą wspomóc projekt. No i wszystko było ładnie, pięknie, ja sobie tam skompletowałem, co chciałem i potem powiedziała, ale ona powiedziała, ta pani, Katie się nazywa, powiedziała mi, no dobrze, ale musisz opłacić transport, chociaż transport musisz opłacić, 120 dolców, czyli to jest 600. Ja powiedziałem, nie ma sprawy, oczywiście, rozumiem, opłaciłem ten transport, dogrywałem te szczegóły, ja miałem też 1000 pytań i tak widziałem, że ten kontakt słabł z maila na maila, może ja byłem też trochę zbyt dociekliwy i tak się to przedłużało, potem miałem długi okres, w którym w ogóle mi nie odpowiadali, aż w końcu dostałem od nich odpowiedź i pani, która mnie prowadzi, powiedziała, sorry, ale jednak nie możemy Ci zasponsorować tego silnika, ale możemy Ci dać rabat na 50%, że zapłacisz połowę ceny. No i wtedy tak trochę się poczułem niefajnie, natomiast no, i tak bym kupił ten silnik, niezależnie od tego, czy by mi go zasponsorowali, czy nie, więc zapłaciłem tą połowę, wyliczyli mi, że to jest 2800 zł. Poszło. Potem dalej się ociągali. Aż w końcu wysłali go i przyszedł. Jest tutaj. I taka to jest historia mojego cyca. No i jedno z pierwszych pytań będzie, dobra, Taba, dotknąłeś tego silnika, czy go kupować? Czy go zamawiać? Co ty o tym myślisz? I odpowiedź jest taka, że jeszcze nie wiem, co myślę. Na razie odpaliłem go tylko tak na sucho i nie jest cichy. Jest cichszy podobno niż poprzednia generacja, ale nie jest cichy. W ogóle musicie wiedzieć, że trójka, ta generacja trzecia, ja w ogóle już od dawna myślałem o CYC Motors, o tym X1 Pro, natomiast no to jest generacja trzecia i marketing generacji trzeciej wygląda, jakbyśmy wzięli dwójkę i mówili, co w niej poprawiliśmy. No, jest tam lista rzeczy, które poprawili w dwójce, na które ludzie narzekali, użytkownicy narzekali. Ja też się pozapisywałem do kilku takich grup na Facebooku, gdzie właściciele Cyc Motors, znaczy silników Cyca, skarżą się, co im się popsuło, jakie mają problemy i tak dalej z użytkowania, nie? I na szczęście oni też tam na tej grupie chyba siedzą, przynajmniej podglądają ją i poprawili te rzeczy, słuchają klientów. I to jest taki plus, ale właśnie no, jak się mają czuć klienci, którzy kupili drugą generację? No nie swoją, no, przynajmniej nie swoją, to jest takie bardzo lekkie określenie. Mam nadzieję, że ta trójka już jest dopracowanym produktem, ale dwójka najwidoczniej nie była.
Ja się cieszę, że poczekałem, dlatego że przede wszystkim jest tutaj zupełnie inny, nowy kontroler na architekturze VESC open source'owej. Nie będę się teraz w to zagłębiał, ale dodatkowo mogę Wam powiedzieć, że jest tutaj czujnik nacisku na pedały i podobno w tej generacji przyłożyli bardzo dużych starań, żeby ten czujnik był naprawdę miły, przyjemny w jeżdżeniu. Podobno ich testerzy, rajderzy rowerowi dopracowali to, oni uważają, że do perfekcji. Zobaczymy, na to liczę, naprawdę. Jeśli on będzie jeździł równie dobrze jak TSDZ2 po tych modach, to ja będę taki, będę zadowolony. Ojej, ja naprawdę, powiem Wam, że to będzie super. No ten jest cięższy, mam nadzieję, że będzie mieć troszeczkę lepszego kopa, ale właśnie ciągle liczę na to, że ten sometr z kadencją, jak to dobrze zgramy, to będzie miodzio. No, trzymajcie za to kciuki. Więc jeszcze nie kupujcie, nie zamawiajcie tego. Musimy to przetestować, musimy to sprawdzić. Siedźcie na grupach, na forach i czytajcie opinie innych osób, jak im się korzysta z tego, z tej generacji trzeciej. No dobra, moi drodzy, ja cały ten klamot teraz pakuję, wysyłam do i zaczynamy zabawę. Będziemy teraz ciąć ramę, projektować baterie. No, trzymam kciuki, że uda nam się wyrobić do sezonu, chociaż już czasu jest coraz mniej, dlatego że jak ta rama już wróci pospawana od Grzegorza, to jeszcze musi trafić do lakiernika, który no, musi zrobić na niej kawałek sztuki. Ojej, to po prostu gdzieś tam aż w środku się rozpalam, jak myślę o tym projekcie. To będzie zdecydowanie najdroższy projekt na tym kanale. Ta. No musiałem rozbić świnkę skarbonkę z podpisem samochód. Nie kupuję innego samochodu, będę się turlał tym moim staruszkiem. Dlatego no, szykujcie się na fajną maszynkę. No dobra, moi drodzy. Dzięki serdecznie za uwagę. Subskrybujcie kanał, żeby ten i kolejne odcinki Was nie ominęły. Zapraszam również do sekcji komentarzy. Jestem ciekaw, jakie są Wasze doświadczenia z silnikami CYC Motors. Co Wy o tym sądzicie? Czy macie dwójkę? Czy już kupiliście trójkę? Jestem ciekaw. Zaglądajcie tam, rozpisujcie się, a Wy czytajcie. Bo właśnie to, co znajdziecie w tych komentarzach, to jest najlepsze miejsce, żeby no, zyskać jakąś prawdziwą opinię na temat jakichś produktów. Ludzi, którzy naprawdę z tego korzystają, ludzi, którzy nie wstydzą się, nie boją się powiedzieć, że na przykład coś jest do niczego. Ja ich słucham, dlatego poszerzam swoją wiedzę i Wam też tak radzę. Dobra, moi drodzy, ja już kończę. Trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.